Szczypta. Odcinek 18. Cześć. Słuchasz właśnie jednej z 30 podcasterek polecanych przez Forbes Woman. True story. Nie wiem, jak to możliwe, ale po zaledwie 16 odcinkach zdecydowali się o szczypcie napisać i zestawić ją na jednej liście z innymi super babeczkami bawiącymi się w audio. Pewnie się domyślacie, że zorganizowałam sobie z tej okazji niemałe święto. I słusznie, hello, trzeba świętować sukcesy i nagradzać się za małe i duże zwycięstwa, choćby winkiem i pączkiem, tak było w moim przypadku. By the way, to jest naprawdę super zestaw. Polecam, spróbujcie, jeśli jeszcze tak nie kosztowaliście i nie świętowaliście. Ale co dokładnie napisali? Uwaga, czytam. Podcasterki z naszej listy niekoniecznie biją rekordy odsłuchań, ale za to w zajmujący sposób i z osobistej perspektywy komentują, analizują i zadają istotne pytania dotyczące biznesu, gospodarki oraz szeroko pojętej polityki i kultury. Koniec cytatu. Wiecie, które słowa w tej wyliczance najbardziej lubię? Zajmujący z osobistej perspektywy. Nice. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Mało tego, w artykule, w którym owo zestawienie się pojawiło, znajdziecie również kilka słów ode mnie na temat tego, jak z podcastem wystartować. Kawa na ławę, sprzęt, na którym pracuję, platformy hostingowe, z których możecie skorzystać i, co najważniejsze chyba dla początkujących, kasa. Kasa, której potrzebujecie, by to wszystko kupić. Guess what? Wcale nie potrzebujecie kokosu, więc jeśli to była jakaś blokada w waszej głowie, która sprawiała, że jeszcze z własnym podcastem nie wystartowaliście, wywalcie tę blokadę, przeczytajcie ten artykuł i ogarnijcie własną kuwetę, wystartujcie z własnym podcastem. W tekście wypowiadają się również tacy wyjadacze jak Karol Stryja, podcast Zawodowcy, no siema bracie, Marek Jankowski, podcast Mała Wielka Firma i Marta Niemira, która założyła agencję Słucham i wspiera m.in. Asię Okuniewską. Teraz czujecie ten fame? No ja myślę, jeśli i wy uważacie, że szczypta jest zacna, zaobserwujcie ją na ulubionej platformie streamingowej, skomentujcie najnowszy odcinek na Facebooku lub na YouTubie. Ja się nazywam Edyta Kowal, a to jest podcast Szczypta. No dobra, o czym porozmawiamy dzisiaj? Ano o przyszłości pracy, o tym, czy kiedykolwiek wrócimy do starych nawyków, jak będzie wyglądało biuro, z którego skorzystamy w modelu hybrydowym, jak zmiany wywołane przez COVID wpłyną na urbanistykę i ekonomię globalną. Myśleliście w ogóle o tym? Kto będzie mógł pozwolić sobie na bycie digital nomadem i wreszcie jaką cenę przyjdzie nam zapłacić za tę transformację? O tym wszystkim i o kilku jeszcze dodatkowych punktach dyskutujemy z Jackiem Ratajczakiem, współzałożycielem Fundacji Plugin, zajmującej się wspieraniem i łączeniem polskiej diaspory innowacyjnej od Singapuru przez Londyn po Silicon Valley oraz CEO Zonifero, platformy, dzięki której firmy mogą szybko dostosować się do wymagań pracy hybrydowej. Prywatnie Jacek to dumny mąż i tata oraz osiadły cyfrowy nomada. Siedzimy właśnie na 34. piętrze wieżowca Rondo 1 w pustym biurowcu, ale tak absolutnie pustym. Obczajcie zdjęcia, które są na fanpage'u Szczypty. Tam cały fotoreportaż. A pod nami tętni życiem wracająca powoli do życia Warszawa. Zapraszam do odsłuchu. No dobra, jesteśmy na 33. piętrze? Czwartym. 34. piętrze. Rondo 1. Szumi, jak się czujesz? Masz w ogóle lęk wysokości, czy nie? Nie. Kiedyś myślałem, że mam, ale... To dobrze. Nie mógłbyś tego powiedzieć po tych zdjęciach wszystkich, więc wyszłoby bardzo, bardzo nienaturalnie. Cieszę się, że tu jesteśmy. Powiedz, bo spotykamy się w takim miejscu, które dzisiaj nas trochę zaskoczyło, bo wiedzieliśmy, że będzie to
puste biuro, ale chyba żadne z nas nie myślało, że aż tak puste. W sensie bez niczego mi to przypomina Czarnobyl, tylko taki, wiesz, biurowy Czarnobyl. A mi się kojarzą takie zdjęcia amerykańskie, takich street footerów reportażowych. Właśnie kolorystyka jest podobna. To. Tak. Różne gradienty szarości z domieszką słońca z 34 piętra. Mamy gadać dzisiaj o pracy i dla mnie osobiście to jest bardzo ciekawy i czas, i temat na ten czas. Zwłaszcza teraz, kiedy od marca 2020 wielu z nas nie tyle pracuje z domu, co tak naprawdę walczy. No tak, walczy, ale jakby zamieszkało w pracy tak naprawdę, nie? Ten azyl domowy, no to już dawno został utracony i może zacznijmy od tego, jak się czujesz w tych nowych realiach, jak ci się wiedzie? Wiedzie mi się dobrze. Ja w ogóle robię tak trochę rzeczy o rebór ostatnio i ja wróciłem do biura po latach pracy zdalnej. W pandemii, bo tak naprawdę pierwszy raz od lat mam biuro, w sensie ja pracowałem dla firm, które we Wrocławiu, gdzie mieszkam, nie miały biura po prostu, więc ja pracowałem z domu w różnym stopniu od 2013 mniej więcej, w sensie wtedy gdzieś tam miałem możliwość pracy zdalnej, bo miałem takiego technologicznego pracodawcę, który był z tym okej. Ja w pewnym momencie nie miałem możliwości pracy z biura. Czyli należysz do tego zacnego grona startupowców, ja też, których pandemia w żaden sposób pod kątem zdalnej pracy nie zaskoczyła. Nie, ja miałem taką myśl, że wreszcie świat zaczął się dostosowywać do nas. Dokładnie, a miałeś taki moment, kiedy pamiętasz, był taki moment, kiedy wszystkie firmy zaczęły, znaczy wszystkie, dużo firm zaczęło publikować, zwłaszcza na LinkedInie, takie poradniki transformacji cyfrowej, jak w ogóle przejść i to wszystko było, wiesz, pod tym takim dużym znakiem właśnie transformacji cyfrowej, a oznaczało nie mniej, nie więcej przeniesienie się na pracę zdalną. Ja miałam wewnętrzną taką trochę bekę, że się tak tym zachwystujemy, ale z drugiej strony cieszyłam się właśnie, że tak jak mówisz, że dostosowujemy się troszeczkę do tego, co już znałam z tego startupowego podwórka. Ale możemy się te poradniki pod tytułem jak korzystać ze Slacka i co to jest? Też. Nie tylko, ale tak. Jak robić kole zdalne i tak dalej. No jednak nowa rzeczywistość dla wielu firm, zwłaszcza w ogóle w Polsce, gdzie to podejście do pracy zdalnej chyba było obarczone bardzo takim niskim zaufaniem, mam wrażenie. Bardzo niskim. Ja miałem taką historię, że pracowałem dla firmy z Warszawy i ja im powiedziałem od początku, że ja jestem z Wrocławia, jakby nie zamierzam się przeprowadzać do Warszawy i jakby od jakiegoś czasu już pracuję zdalnie, nie widzę w tym żadnego problemu. A mimo to jakby szefostwo po prostu nie do końca usłyszało tą deklarację. I jak się pojawiłem gdzieś tam na onboarding, to jakby usłyszałem, że oni oczekują ode mnie, że ja będę przyjeżdżał do Warszawy co tydzień na co najmniej 3 dni. Właściwie nie wynikało to z niczego, nie? W sensie jakby uważali, że osoba gdzieś na tym stanowisku takiej roli musi być w biurze. Ja o mały włos nie wylądowałam na takiej fusze, tylko miałam podróżować do Gdańska. Myślę, że owszem, dla niektórych mogłoby to być fajne, tylko do mnie to kompletnie w ogóle nie przemawiało i nie pasowało. Może gdybym się chciała przenieść do Gdańska, to wtedy bym taki ruch zrobiła, ale absolutnie taka dojeżdżawka nie. To znaczy, to w ogóle jest chyba taka historia, że wszystko jest dla ludzi, ale w odpowiednich proporcjach i każdy też ma inne preferencje. Ja też pamiętam, że miałem straszną podjarkę, jak zaczynałem swoje życie zawodowe, że ja że mam możliwość podróżowania w pracy, nie? Że to w ogóle było śmieszne, bo ja zaczynałem moją historię zawodową w Indiach i w ramach pracy, ponieważ myśmy prowadzili różnego rodzaju badania terenowe, nazwijmy to, obserwacje, wywiady i tak dalej. Ja jeździłem służbowo po Indiach od dużych miast po jakieś w ogóle małe wioski obserwować ludzi. Strasznie się tym jarałem. Ale nie byłeś szpiegiem. Nie byłem szpiegiem, ale myślę, że niektórych rzeczy, które wtedy robiliśmy, dzisiejsze RODO by nie przepuściło, ale ale mnie to strasznie jarało, że mam możliwość, że to jest w ogóle, wiesz, szczyt marzeń, żeby mieć pracę, która pozwala ci podróżować, nie?
Po kilku latach pracy, która mi kazała podróżować, potem przez parę lat regularnie, średnio raz na dwa tygodnie, a czasem i częściej latałem do Londynu, to ja przyjąłem pandemię z ulgą. Wreszcie wszyscy zrozumieli, że połowę tych rzeczy można na kolu załatwić, że ja wreszcie mam jakiś uporządkowany w miarę tydzień, w sensie zaczynam pracę każdego dnia o jakiejś porze i kończę o jakiejś porze, a nie mam, wiesz, trzy dni w tygodniu rozwalone tym, że muszę gdzieś jechać, żeby się z kimś spotkać. Jakby miałem dużą ulgę, ale teraz znowu, dzisiaj właśnie był pierwszy dzień od dawna, kiedy miałem dużo spotkań na żywo. Jakby poumawiałem sobie tutaj różne zaległe rzeczy w Warszawie. I kurczę, i to też jest fajne, nie? W sensie jakby po prostu wszystko we właściwych proporcjach. Spotkać się z ludźmi to jest tak, wieloma zmysłami to odbieramy, tak? Tego nie zastąpisz Zoomem. Fajne jest to, co powiedziałeś, te proporcje a propos kola i a propos tego, co da się załatwić na kolu, bo ja z kolei miałam wrażenie na początku pandemii, marzec, właśnie kwiecień, kiedy doradzałam z kolei firmie z Łodzi i jeździłam pociągiem do nich, żeby od środka różne rzeczy im poukładać. A potem w tym czasie, kiedy dowaliła nam pandemia, przeszliśmy wszyscy na pracę zdalną, nie? No i był taki moment, że tych coli właśnie było pierdyliard, nie? W sensie ja z kolei miałam wrażenie, że kurde, po co robić cola, skoro można coś załatwić mailem, nie? Po prostu napisać, ja jeszcze jestem zwolennikiem takiej, wiesz, bezpośredniej, krótkiej komunikacji, więc wszystko, co dało się po prostu załatwić, pisząc na przykład, wolałam w ten sposób robić, a nie organizować wielogodzinne kole, z których praktycznie mało wynikało, albo miałeś wrażenie po dniu coli, że no, odbębniłeś 8 godzin siedzenia na tyłku i właśnie na Zoomie czy na innej platformie i tak naprawdę dopiero musisz spisać, żeby jeszcze spamiętać, bo nie miałeś przerw pomiędzy tym, o czym te kole były, żeby w ogóle wdrożyć pewne rozwiązania, o których rozwiązałeś, albo przemyśleć pewne sprawy, ale słuchaj, no bo teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy mamy nadzieję, wraca nadzieja, że zaszczepimy się i że prędzej czy później, latem lub jesienią, wszystko wróci do tej normalności. Ja w ogóle strasznie lubię to słowo w kontekście pandemii, bo myślę, że już nic nie będzie takie samo, never ever, ale myślisz, że tak już zostanie to, co jakby wpadło nam nowego, że to już będzie takie, jakim poznaliśmy teraz, czy jeszcze szykujemy się na jakieś inne różne zmiany? Kręcisz głową? Znaczy nie wierzę w ogóle, że cokolwiek zostaje, nie? To jakby to się cały czas zmienia i czasem się zmienia szybciej, czasem wolniej. Na pewno nie wierzę w to, że wrócimy w 100% do tych nawyków, które były wcześniej. Nie wierzę w to, że będziemy jeździć w tyle bezsensownych podróży służbowych. Mhm. Jakby nie mówię, że nie będziemy jeździć w nie w ogóle, ale z moich podróży służbowych, no jakby z dzisiejszej perspektywy 2/3 wycinam. Jakby można je było załatwić mailem albo kolem. Są takie, które były absolutnie tego warte i myślę, że to zostanie. Tak samo z pracą zdalną i pracą z biura. Jako weteran pracy zdalnej nauczyłem się doceniać biuro. Ludzie są teraz jeszcze ciągle zachwyceni tym, że mogą pracować z domu. Badania różne wskazują, że nie chcą jednak wracać do biur. Natomiast większość tych ludzi pracuje z domu parę miesięcy, tak? Z czasem zaczną dostrzegać skutki uboczne i zaczną za tym biurem tęsknić, za tymi ludźmi innymi w biurze. Wchodzi rutyna, wchodzi zdrowie bardzo mocno i psychiczne. I przede wszystkim. I wiesz, brak ruchu. To jednak tak mimochodem załatwiasz jakoś. Wchodzi brak rozgraniczenia między sferą prywatną a zawodową. Wchodzą czasem z wielkim przytupem dzieci, tak? I jakby ja też jakby jak pracowałem przez ileś lat, no to ja miałem pokój w domu, który był do tego dedykowany. No teraz to jest pokój mojej córki i ja gdzieś tam sobie muszę zaaranżować jakąś przestrzeń, ale ona nie jest jakby nigdy do tego idealnie dedykowana. Ja myślę, że większość Polaków, czy większość ludzi na całym świecie nie ma gabinetu w domu, nie? Tak. Więc tak. Super, jak ktoś ma takie warunki, że ma duży dom, ma gabinet, ma komfortowe, no to rzeczywiście żyć nie umierać, ale to jest ile procent populacji, nie? Tak.
Więc nie sądzę, żebyśmy wrócili do tego, bo praca zdalna się sprawdziła na tyle i to, o czym powiedziałeś na początku, zaufanie pracodawców do tego, że pracownicy będą robić swoją pracę, wzrosło drastycznie, bo po prostu fakty nam to pokazały. Produktywność, większość firm siedziała... Jest efektywniej, jest taniej. Jest efektywniej, jest w jakimś sensie taniej. To jakby dzisiaj miałem ciekawą rozmowę na ten temat, że to nie jest takie proste, bo oczywiście teoretycznie możesz oszczędzić na kosztach biura, ale prawdopodobnie zmienią się regulacje, zmieni się prawo, zmienią się oczekiwania i ludziom będzie trzeba dopłacać za to, że pracują w domu. No właśnie, no bo nie masz wrażenia, że troszeczkę to się odbyło kosztem pracowników, w sensie absolutnie. Dużo kosztów zostało przerzuconych na pracownika, no bo z jednej strony raz, pracujesz z domu, więc z własnej przestrzeni, często pracujesz na własnym sprzęcie, infrastruktura, nazwijmy to tak, też jakby jest po twojej stronie, to wszystko ze strony jakby z barków pracodawcy zeszło, nie? Tak, i to się odbyło po prostu trochę bez dyskusji, nie? No, pensje jest... też zeszły na początku przecież, to było też bardzo tak. Modne, nie? Że, znaczy modne, to jest bardzo złe słowo, no ale początkowo wszyscy chcąc radzić sobie w ogóle jakoś z tą sytuacją, zaczynając często nawet od góry, co było zacne, obniżali po prostu hajsy sobie, szefowie, a potem pracownikom. Nie, tylko, tak, że... no, ale tutaj już bym tego nie zrzucał na karp pracy zdalnej, tak? To jakby bardziej korony i biznesu, obawa przed, wiesz, i myślę, że w wielu przypadkach no, to było dobre posunięcie w takim sensie, że zobacz, przy tym wszystkim gospodarka ucierpiała przynajmniej póki co z tego, co na razie widać ze wskaźników, no, dużo mniej niż się spodziewaliśmy. I myślę, że takie zaciśnięcie pasa i trochę jakby zbiorowa odpowiedzialność, współodpowiedzialność za to była zdrowa, natomiast rzeczywiście przerzucenie kosztów pracy z domu na pracowników odbyło się po prostu przez takie przemilczenie tematu, nie? Jakby nikt go nie podniósł, nikt go nie wniósł na tapetę. Związki zawodowe chyba temat trochę przespały, zresztą no, jakby też organizują się bardziej tam, gdzie pracownicy z różnych względów jednak musieli do pracy chodzić. Natomiast ta dyskusja się zaczyna zarówno na poziomie legislacyjnym, gdzie są już jakieś projekty, jak i po prostu pracowników z pracodawcami, tak? Za co ja mam odpowiadać w domu, co mi powinno być dostarczone, zapewnione. Papier do drukarki, no dobrze, no okej, okay, idziemy paperless, pewnie tak coraz mniej, ale no tak, no ale miałem kawkę, tak? Tak. Miałem owocowe czwartki. Sprzęt, owocowe czwartki, x różnych rzeczy, których w domu muszę sobie sam zapewnić. Obsługę, serwis różnego rodzaju, co się zepsuje, przychodzi ktoś to naprawia. Wsparcie, tak? Zepsuje ci się laptop w domu, jeszcze twój prywatny. Także to się na pewno zmieni i na pewno będą jakby z tym koszty. Też odpowiedzialność pracodawcy w kontekście pracy z domu. Wiesz, no, ona odpowiada za to, co ci się wydarzy, jak jesteś w pracy, jak pracujesz z domu. No to... gdzie skakać na łóżku i z niego spadniesz, no to no, było to w godzinach pracy, laptop był włączony. No, a propos godzin, no to tu też jest duża zmiana, myślę, diametralna. Nie wiem jak u ciebie, ale ja wpadłam w te sidła pracy długo, długo godzinnej, na początku korony. W sensie gdzieś zatraciłam to poczucie czasu i często budziłam się z ręką w nocniku po 9, 10, 11 godzinach, że ja jeszcze siedzę w ogóle przy tym stole w kuchni, bo właśnie w mieszkanie wcześniej nie mieliśmy przestrzeni takiej, tak jak opowiadałeś, właśnie osobnego pokoju, w którym moglibyśmy się zamknąć. My nie mamy dzieci, mamy psa, ale też czuliśmy taką ogromną potrzebę tego, żeby się jakoś od siebie troszeczkę odizolować, bo obydwoje jesteśmy marketerami. Nieco w innych obszarach super się uzupełniamy, no ale jednak te rozmowy, kole, podobny tryb pracy, słuchawki wyciszające nie pomogły, nie? Jak masz salon, kuchnię i przestrzeń do snu, no to idzie po prostu zwariować, nie? I jeśli nie pies, który cię wyprowadza na spacer, to nie wiem, gdzie bym była, gdyby nie ten pies, powiem ci naprawdę. To było bardzo trudne i tak naprawdę o ile w pracy pracowaliśmy w godzinach pracy, to teraz na zdalnej pracy myślę, że większość z nas pracuje więcej za mniej. No tak by na to wskazywały badania. Ja jakby z perspektywy rodzica i współpracowników rodziców to widzę jakby dobrą rzecz z kolei, która polega na tym, że dobrą jest zło, w jakimś sensie chyba dobrą jednak bardziej, że ten dzień się trochę poszatkował,
bo rano zajmuję się dzieckiem, potem trochę popracuję, potem wiesz, z jakiegoś powodu trzeba zrobić rotację, zwłaszcza w tym okresie lockdownu, kiedy jest jakby zmiana, jeden rodzic pracuje, drugi zajmuje się dzieckiem, jest takie jakby sprinty, nie? Tylko rozciągające się rzeczywiście na cały dzień. Zaczynasz rano, kończysz późnym wieczorem, a pracując w odcinkach. Nie, że masz jeden długi odcinek pracy i potem, potem odcinek odpoczynku. Natomiast no to się żaden z tych scenariuszy nie jest optymalny, no i to widać też w tym, że bardzo dużo ludzi wpadło w depresję, tak? Te liczby są jakieś przerażające. Liczba samobójstw, z tego co słyszałem, wiem, też wzrosła. No dużo ludzi sobie z tym nie radzi. Jakby dużo jest takich stresów. Nie wiem, czy słyszałeś o Zoom Face. Podobno bardzo mocno, nie wiem, czy w Polsce, ale to gdzieś jakiś amerykański news, wzrosła ilość zabiegów upiększania. Tak. Słyszałam o tym ostatnio. Bo ludzie patrzą na swoją twarz przez cały dzień i zaczynają widzieć niedoskonałości. Jest dużo takich rzeczy, takich efektów ubocznych, że rozmowy mnie strasznie mnie dołują, rozmowy z partnerami czy klientami, którzy nie włączają kamerki. I ja mówię do jakiegoś takiego, wiesz, awatara, jeszcze nawet nie zdjęcia często, tylko takie awatara, takiej sylwetki. To jest jakieś w ogóle straszne. Ja się bardzo tego bałam przed odpaleniem pierwszych wykładów w sezonie właśnie takim totalnie zdalnym, nie? Miałam 8 godzin zajęć zdalnie ze studentami i byłam przerażona, co jeśli nie włączą, wiesz, kamery, nie? Przecież to będzie jakiś taki... no monolog, nie? W ogóle do ściany, tak jak mówisz, a zazwyczaj, wiesz, ja wbijam jeszcze na zajęcia. Jeszcze zmiutowani, nie? Tak. A zatem, jakby ty mówisz do podczas czarnego ekranu i żadnej reakcji. Ale na szczęście nie było tak. Udało się jakoś, nie wiem, jakoś wskrzesić tą taką energię z tych dobrych czasów, kiedy się wbijało, siadało na biurku i dużo robiło razem, bo jakoś tak lubię prowadzić zajęcia, że się dużo wchodzi w, w tę interakcję. No ale było to trudne. Było to trudne i wiem, że wielu wykładowców narzeka, bo nie każdemu udaje się przekuć tak ludzi, żeby właśnie pokazali twarz, żeby się włączyli, żeby mówili coś, komentowali, ale odpada ci cała ta urocza sytuacja, kiedy masz przerwy między kolejnymi godzinami i tak naprawdę dyskutujecie, nie, w ogóle przy biurku i przychodzą różni ludzie i pogłębiacie w ogóle jakoś temat. Teraz tego nie ma, bo wszyscy biegną, wiesz, do toalety, do dziecka, na obiad i totalnie jest to w ogóle inaczej. No w biurze też nie masz kawek, nie? Tak. My na przykład prowadziliśmy, znaczy jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłem w Zanifero, to było umówienie nas na daily. To była taka, powiedzmy, gdzieś tam skramowa, dajmy na to, praktyka, ale ja zauważyłem, że ona zaczęła pełnić zupełnie inną rolę dla nas. Ja przyszedłem do firmy w czasie, kiedy wszyscy pracowali zdalnie. Większość moich współpracowników na żywo widziałem raz, od kiedy zacząłem. Bo mamy zespół w Białymstoku, w Gdańsku, w Olsztynie. My we dwójkę z Przemkiem Chmielewskim, naszym operacyjnym, jesteśmy we Wrocławiu, ale Przemek też nie przychodzi do biura przeważnie. Więc pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to pojechałem do Białegostoku na wódkę, żeby się poznać. Więc jakby poznaliśmy się, ale potem znowu lockdown i tak dalej, więc wszystko zdalnie. I to daily, które mamy codziennie, jakby no matter what, tak, stały punkt w kalendarzu, który jest zaplanowany na 15 minut, ale zawsze się przedłuża. I nawet nie próbujemy za bardzo z tym walczyć, bo te 30, czy tam czasem nawet 45 minut rozmowy w ciągu dnia ze współpracownikami, to nie tylko jest update, tak? To jest ten moment, kiedy nam się buduje, wiesz, relacja, kultura organizacyjna, kiedy my się możemy pośmiać, zaprzyjaźnić po prostu. Tak. Więc jakby ja na początku podejmowałem takie próby, nie, no wiesz, skróćmy to bardziej efektywnie. Trzymajmy się w znaczonych ram. Ale w tym momencie, że nie, jakby wartość, że jest duża wartość w tym, że my po prostu jako zespół ze sobą pogadamy codziennie przez jakiś czas i wymienimy się, wiesz, wszystkim, nie? Coś w tym jest, bo miałam taki sam feeling, kiedy właśnie ta firma, o której wspomniałam, której doradzałam najpierw fizycznie, potem właśnie zdalnie, kiedy przeszliśmy też na takie właśnie statusy online'owe,
to zauważyłam olbrzymią wartość w tym, że te statusy nie zaczynały się od typowego, co się udało, co się nie udało i dlaczego, takiej właśnie typowej analizy statusu dziennego, tylko tego, co u kogo. W sensie, co u kogo słychać, jak się czujesz, bo nie wiem, jedna pracownica wylądowała w domu iluś tam metrowym z dzieckiem właśnie z depresją, ktoś inny miał jakieś inne problemy, komuś rodzic zachorował, wiesz, no typowe po prostu problemy, z którymi mierzy się dzisiaj praktycznie każdy. I okazało się, że właśnie takie proste, życzliwe, ludzkie pytania relacyjne zbudowały dużo bardziej właśnie tę relację w wariancie online, niż wtedy, kiedy spotykaliśmy się na tej fizycznej kawie w kuchni w tej firmie. I to jest ciekawy case i taki pozytywny, myślę, tego wyznacznik, że o ironio w ogóle jeszcze widzę coś takiego, że chyba się troszeczkę otworzyliśmy, bo kiedyś chyba nikomu nie przyszło do głowy, żeby móc, albo przynajmniej przepraszaliśmy za to, że patrz, mamy kola, nie? Na przykład z prezesem albo z klientem i nagle wyskakuje nam pies, kot albo dziecko, nie? Płaczące. No kurde, przecież byśmy się, no nie, to była sytuacja, która nie powinna się nigdy wydarzyć, nie? A teraz? Teraz to jest normalne i to jest fajne widzieć. Pamiętasz taki filmik prezentera telewizyjnego, któremu dziecko, był taki popularny viral, prezenter telewizyjny, który nagrywał z domu, któremu dziecko tam wbiło na wizję? Nie. No ja myślę, że teraz to już nawet nie jest śmieszne, nie? No. Jakby to się zdarzy tak często, że no. W ogóle jesteśmy oswojeni, aczkolwiek myślę, że ciągle jednak ja to mam w głowie, nie wiem czy wszyscy, ale ja to mam w głowie, że ja czuję tą odpowiedzialność, że jestem w domu, niby wszyscy wiemy, że niby wszyscy wiemy jak jest, ale na przykład jak mi się to zdarzy raz w tygodniu, to spoko, wszyscy wiemy jak jest, ale jeżeli z jakiegoś powodu jest jakiś gorszy dzień, i tutaj mi wejdzie dziecko, tam już, nie wiem, żona rzośnie drzwiami, tam zadzwoni kurier, tam się włączy, nie wiem, sprzęt jakiś czy coś, to ja czuję tą presję, czuję tą odpowiedzialność na zasadzie, wiesz, i jeszcze że... bardziej ciśnienie, nie? Rośnie. Tak, ciśnienie i stres, że tutaj coś zawalasz i powodujesz dyskomfort też innym ludziom, nie? Także, no to jest tych tematów trudnych troszkę. Siłą rzeczy przeszliśmy trochę do plusów, minusów, nie? Nowych rozwiązań. Coś jeszcze byś dorzucił do tej listy? Zauważasz jakieś rzeczy in plus przy tej pracy hybrydowej, zdalnej, czy jeszcze jakieś minusy, których tutaj nie wymieniliśmy? Znaczy, powiedziałaś pracy hybrydowej, jakby o tym w sumie nie rozmawialiśmy. Jeszcze nie, tak. A to jest to, w którą stronę chyba wszystko zmierza. I na to się strasznie cieszę. Okej. Okay. Bo to jest po prostu ten balans, od którego trochę zaczęliśmy rozmowę, czyli może zobaczymy, jaka będzie dojrzałość pracodawców też, ale otwarcie się na to, że różni ludzie mają różne potrzeby i różne możliwości i że będą tacy, którzy będą stuprocentowo pracować z domu, bo mają na to możliwości i im to pasuje, a mają daleko do biura i będą tacy, którzy codziennie do tego biura będą przyjeżdżali. I zapewnienie jakby możliwości i elastyczności wszystkim, no to jest zmiana, która mnie jakby osobiście cieszy i ja zamierzam jeździć do biura. Mhm. Widzę jego sens, widzę, że biuro jest czymś więcej niż miejscem do pracy i chyba to sobie też uświadomiliśmy, że to jest też miejscem budowania relacji, budowania prestiżu, załatwiania różnych rzeczy. Też gdzieś w tych naszych raporcie pojawia się takie hasło jak biuro jako benefit, czyli jest część firm, a będą takie, które w ogóle zrezygnują z oferowania biura swoim pracownikom, to ja myślę, że te, które zostaną z biurami jeszcze fajnymi i będą w tych biurach fajne rzeczy oferować, to na tym wygrają, że będą pracownicy, którzy będą na to patrzeć i myśleć, dobra, ja chcę mieć możliwość pójścia do biura. Nawet jak z niej nie skorzystam. Wiesz, jakby to jest wolność, nie? Wybór. Mogę pracować z biura, mogę pracować z domu. Jak mi zabierają jedno albo drugie, zabierają mi możliwość pracy z domu, jak tego potrzebuję, to jest źle, ale jak mi ktoś zabiera możliwość pracy z biura, jak tego potrzebuję, to zobacz, też jest źle. Zobacz, jak się odmieniło, nie? Marzyliśmy o pracy zdalnej, dostaliśmy i mamy dość, a teraz marzymy o tym, żeby mieć benefit w postaci tego, że mogę przychodzić do biura. Ale wspomniałeś bardzo fajną rzecz, że jakim firmom się to uda, tak? Przejść na hybrydę. Czytałam w Forbesie chyba, nawet w Forbes Woman ostatnim wywiad o rynku właśnie pracy. Bardzo ciekawy. I tam
ciekawą rzecz odnotowałam, że właśnie ten polski system firm często jest porównywany do takiego no, folwarcznego systemu. Trochę pije do tej kontroli, o której wspomnieliśmy na początku, tego braku zaufania do pracownika. I de facto na ten system hybrydowy będą w stanie z sukcesem przejść tylko te firmy, które będą miały taki mindset podejścia zadaniowego w ogóle do pracy. Zgodzisz się z tym stwierdzeniem, czy coś byś tu jeszcze dorzucił albo troszeczkę inaczej do tego podszedł? Na pewno tak, zarówno co do folwarcznego stylu, jak, tak. Jak i tego, że wygrają firmy, które nie wiem, czy mindset zadaniowy, co po prostu zaufać, tak? Ale myślę też, że się wszystkie firmy tego trochę musiały nauczyć i zobaczyły, że to działa. Leadership został taki odarty z władzy. Ale prezesi, którzy wiesz, też też się okazują ludźmi, nie? Też tak. Mają domy, też mają dzieci, też mają tak. Wiesz, różne rzeczy im przeszkadzają i ja myślę, że to też jest w ogóle fajna wartość, że tak trochę spłaszczyło te struktury. Human nie? Face, nie tylko brandu na zewnątrz, tylko human face prezesa. Ale słyszałam o firmach, które na początku nie radziły sobie z tą pokusą kontroli i zmuszały pracowników, że dobra, Jola, pracuj zdalnie, ale na przykład miej włączoną kamerę cały dzień. Albo zliczanie ruchów, wiesz, myszką, klawiatury, czas, nie? W sensie spędzony, czyli jednak te dupo godziny, takie przywiązanie po prostu mocne mamy do tego, że chcieliśmy, próbowaliśmy w taki twardy sposób po prostu przejść na to rozwiązanie. Ale wiesz co, no to się okazał margines i taki wiesz, szybko wyginął. Nie? Nawet mam wrażenie, że to było popularniejsze i mocniejsze przed pandemią, kiedy firmy przechodziły na tryb pracy zdalnej, zwłaszcza na przykład firmy programistyczne, z którymi miałem dużo do czynienia, różnego rodzaju rejestratory czasu pracy i tak dalej, wiesz, wyliczające, ile tam spędzasz tak. Na którym okienku i tak, tak dalej. To wtedy wydawało się, że to jest konieczne, żeby pracownicy pracowali z domu. Jakby teraz trochę to wszystkich zaskoczyło, więc jakby rzuciliśmy się w ten wir z plusami i minusami, tak? Nie zapewniając wsparcia odpowiedniego pracownikom i kompensacji kosztów, ale równocześnie siłą rzeczy dając im wolność i zaufanie, bo nie dało się inaczej, to za szybko nastąpiło. I nagle robota po prostu musi być zrobiona tak. I nikomu nie przeszkadza to, że kurde, potrzebuję się zrelaksować albo wyprostować kręgosłup, bo siedzę cały dzień na kanapie, więc sobie zrobię teraz godzinną jogę albo przejdę się do parku i skończę później, nie? Bo ja wiem, że to ma być zrobione i wiem, ile czasu mi to zajmie. Ale wspomniałeś o biurze jako beneficie i wspomniałeś o tym takim nowym designie troszeczkę biur. Może tutaj przejdźmy do tego tematu, bo mnie to osobiście ciekawi. Jak wyglądają, jak będą wyglądać te biura przyszłości, te, które przyjmą tych pracowników w tym systemie hybrydowym, nie? Pracowników, którzy w podskokach będą do tego biura, wiesz, wychodzić z domu. To jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na nie brzmi nie wiem. Adoptujemy już jakieś zmiany? Znaczy, adaptujemy, Boże, adoptujemy. Adoptujemy. Tak. Jakąś taką zmianę bidule zaadoptowaliśmy. Czy na pewno transformacja cyfrowa i to jest nasz jakby nasz zoniferowy chleb powszedni, tak? Bo my to umożliwiamy firmom. To jest adaptacja w tym sensie, że bardziej elastyczne zarządzanie zasobami wszelkiego typu. Przede wszystkim biurka, bo hot desking czy hoteling desking, to różnie tak. Się nazywa, ale nie przypisane na stałe do pracownika, tylko przypisywane w miarę potrzeb. Tym się nie da zarządzać w Excelu czy na kartce przy większej tak. Skali. Więc to jest taka potrzeba, która w tej chwili wybuchła i my ją bardzo mocno widzimy i powoduje zainteresowanie tak naprawdę naszą usługą, naszą aplikacją. Ale jej pochodną jest to, że firmy zaczynają patrzeć na aplikację i myślą, dobra, jak już wprowadzamy jakąś aplikację, jakąś technologię, w ogóle branża czy budowlana, czy biurowa nie była zbyt pionierem adaptacji technologii cyfrowej, umówmy się, to oni nagle odkrywają, ile tam więcej rzeczy można jeszcze zrobić, tak? Że w sumie, że lepiej można też salkami zarządzać, że lepiej można parkingami zarządzać, że lepiej, że można w ogóle podejmować decyzje w oparciu o dane, bo nagle te dane masz, wiesz, który design się sprawdza, który nie. Które salki są używane, które nie są. Czy open space bardziej, czy jednak mniejsze pokoje do pracy. I ja myślę, że w pewnym sensie, nie wiem jaki będzie design teraz,
ale myślę, że wiem, jaki będzie proces dochodzenia. W sensie ludzie zaczną obserwować rzeczywiście dane na bazie tego, jak biuro jest użytkowane i ten design zacznie do tego ewoluować. Ja nie wiem, czy to się skończy open space'ami, czy wrócimy do gabinetów małych, czy czegoś. Na pewno przestrzeń do kolaboracji, bo biuro będzie... Słyszałem takie fajne stwierdzenie, że teraz biuro będzie dla nas, a nie dla mnie. Czyli, że do biura się będzie przychodziło po to, żeby spotkać się z ludźmi i kolaborować. Zmurzyć, tak. To, co jest najtrudniejsze online, tak, żeby to zrobić fizycznie. I że przestrzeń biura będzie musiała to umożliwiać, a taką pracę, którą ja mogę zrobić sam ze słuchawkami, to mogę faktycznie zrobić skądkolwiek, tak? Byle mi coś nie hałasowało. Mhm. Mi się ten koncept podoba, ale jak to się skończy, nie wiem. Druga rzecz, i tutaj trochę ja nas prowadzę na takie coś, co mnie bardzo fascynuje w tej chwili i nie żebym znał odpowiedzi, ale myślę, że to są ciekawe pytania. Co się dzieje w skali makro jako pochodna tej zmiany? Czyli po pierwsze, co się stanie z urbanistyką, a po drugie, co się stanie z ekonomią globalną? Bo praca zdalna oznacza tyle, że na przykład takie San Francisco nie będzie jedynym miejscem, gdzie będzie można pracować dla gigantów technologicznych. Tak. Nagle Tomek z Rzeszowa będzie mógł pracować w Silicon Valley, nie? Dokładnie. Mm. Oczywiście to na jakąś małą skalę już się działo, ale małą. Tak. To, co jest rewolucyjne, to jest to, że wcześniej to była takie jest pojęcie kasta programistyczna, tak? Czy elita programistyczna, jakby, która żyła już innym życiem. Niestety myślę, że to się pogłębi. Nie wiem, czy widziałaś, jak wyglądają ogłoszenia o pracę w tej chwili na portalach, jakie są stawki. Mhm. I te stawki wynikają z tego, że te ogłoszenia są prosto z Singapuru, z San Francisco, Nowego Jorku i tak dalej. Ale jak to wpłynie na... przepraszam, ale to co się zadzieje rewolucyjnego, to jest to, że to objęło właściwie wszystkie białe kołnierzyki. Każdy pracownik umysłowy może pracować zdalnie, jak się okazuje. Tak. Więc nie musi pracować w Warszawie, mieszkając w Warszawie. Jak to wpłynie na całą ekonomię, tak? Właśnie, czy wypłaszczy, czy o ironię w drugą stronę pójdzie to, że wiesz, specjalizacja będzie w cenie? Wiesz co, ja się obawiam bardzo mocno, że nie wypłaszczy, że stworzy taki nowy podział klasowy troszkę, że ci pracownicy, którzy mają unikalne umiejętności, które są sprzedawalne online i mówią po angielsku dobrze, chociaż nawet czytałem, to jest jakiś futuryzm, ale podobno to jest technologia, która jest bardzo zaawansowana, że są już tłumacze online, automatycznie synchroniczni, simultaniczni, że właściwie możesz zadzwonić na call center gdzieś tam, wiesz, w Nigerii i człowiek ci będzie odpowiadał płynnym brytyjskim, angielskim, bo przez tłumacza będzie mówił. Potrzeba matką wynalazków. Podobno tak jest. Ale to wtedy trzeba mieć taki hot mózg, żeby ktoś cię chciał zatrudnić, mimo że nie potrafisz powiedzieć ani tak. Anime po angielsku. Tak, nie? No, ale jakby podobno tą barierę też można usunąć. No ale powiedzmy teraz ten angielski płynny jest warunkiem wstępnym, ale jak masz płynny angielski i masz jeszcze jakieś umiejętności, które są uniwersalne, czy to programistyczne, graficzne, nie wiem, dobrze piszesz, jesteś dobrym analitykiem, cokolwiek, no to nagle, wiesz, świat jest twoim rynkiem pracy. Dla pracodawcy świat jest rynkiem pracowników, talentów. I teraz ci, którzy mogą sprzedawać na rynku globalnym, będą sprzedawać siebie w globalnych cenach. A ci, którzy nie, wiesz, zostają. Nie? I to jest... To się może skończyć takimi kominami płacowymi, nie? Że nagle się okaże, że w Polsce średnie pensje pracowników globalnej gospodarki będą 30-40 tysięcy, a średnie pensje pracowników, którzy pracują fizycznie, siłą rzeczy, pracują w tym Rzeszowie czy czymkolwiek innym, już tyle co teraz. Nie? Gdzie i tak już ich dojeżdża postęp technologiczny, który głównie właśnie tę grupę społeczną, nie? W sensie tego typu zawody uderza, nie? Powtarzalne i no dokładnie. Ale i patrz. Mój taki pierwotny optymizm wyglądał tak, że super, bo te ekonomie rozwijające się będą, dostaną zastrzyk, tak? Jakby nawet jeśli tylko część ich obywateli, to wiesz, przepływ podnosi wszystkie ładzie i ten jakby cały ten bullshit. Ale nie, bo w rozwijających się gospodarkach procent ludzi, którzy są zdolni do pracy
globalny, cyfrowy jest jeszcze mniejszy niż w rozwiniętych, tak? Czyli to raczej będzie tak, że ten pracownik ze Stanów będzie mógł sobie pojechać, co się już dzieje, tylko będzie się działo na dużo większą skalę, no to przysłowie w Bali, i zarabiać amerykańską pensję, bo mu Facebook będzie miał już, wiesz, na luzie z tym i nie będzie go trzymał w biurze. Ale to nie znaczy, że człowiek z Bali będzie mógł w tym Facebooku tak łatwo się załapać. No to jest strasznie dużo wątków, nie? Wykluczenie cyfrowe, klasowość, a jeszcze dorzucę do tego właśnie... To jest taka, wiesz, to jest, moim zdaniem to jest początek. My jeszcze tkwimy w tym, wiesz, w tej rozmowie pod tytułem, czy mi, czy tobie jest wygodnie, czy bardziej z biura, czy z domu, ale dla mnie to zaczęło się coś, co będzie rewolucją na miarę, wiesz, przynajmniej pierwszej fali outsourcingu, a może rewolucji przemysłowej. Nie? Jeszcze nie wiem. Ale mam takie przeczucie, że to może mieć takie implikacje. I tak samo jest urbanistyka. No siedzimy tutaj w pustym biurze, w biurowcu, ale centra miast opustoszały. A to nie znaczy tylko, że biurowce opustoszały. To znaczy, że cały ten ekosystem, który się na nim karmił, restauracje, małe sklepiki, dostawcy usług i tak dalej, jakby też jakby zostali na lodzie. A z kolei małe miasta już gdzieś powoli zaczynają widzieć przypływ ludzi, którzy kupują tam mieszkania, bo jest taniej, tak, bo jest przyjemniej, bo park jest blisko, bo rzeka jest blisko. Miasto już nie jest, w sensie nawet dla kogoś takiego jak ja, nie? Kto kocha miasto i życie w mieście, dla mnie to miasto już nie daje mi tego, co dawało mi wcześniej, bo ono nie jest miastem, w którym ja mogę wieczorem wyjść do baru, spotkać się z ludźmi, skorzystać z kina, pójść do teatru, whatever. Wiesz, te wszystkie właśnie rozrywkowe rzeczy, których gdzieś tam na obrzeżach nie ma, albo trzeba dojechać w ogóle daleko, żeby z nich skorzystać. Więc teraz ja nawet się zastanawiam nad tym, czy nie wyemigrować na jakieś zielone tereny pod miasto, bo koniec końców ja pracuję i tak z zamknięcia, z jakiejś przestrzeni. I nawet jeśli będę mogła dojeżdżać do biura właśnie w systemie hybrydowym, to nie będę tego robić codziennie, tylko będę przyjeżdżać na przykład, żeby, nie wiem, projekt przegadać z ekipą kreatywną, albo zderzyć się z kimś, albo na przykład będę potrzebowała akurat się odizolować jeszcze bardziej niż mam to możliwe teraz w domu, nie? Więc... To czy znowuż na szczęście ta część restauracji, kina i tak dalej wróci? Już jest nawet ogłoszone daty, tak? Jakieś. I miasto jako miasto, myślę, że jest nam tak samo potrzebne jak biuro jako biuro, tak? Jakby, że to jest więcej niż miejsce, do którego idziemy do pracy. Tylko, no... To jest jakaś potrzeba też często na pewnym etapie życiowym, że być częścią miasta, czuć ten puls, prawda? I to nie zniknie, aczkolwiek pewnie się troszkę zacznie rozkładać równomierniej. I ten dostęp na przykład właśnie do kultury i tak dalej. Ja miałem w ogóle, znowuż jakby, ja już to trochę przeżyłem w prywatnym życiu, nie? Tą zmianę, w sensie, że mieszkałem w Londynie przez jakiś czas, po czym bardzo świadomie zdecydowałem się na powrót do Wrocławia. I to jest trochę ten proces jakby w innej skali, bo ja się zdecydowałem z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że we Wrocławiu jakość mieszkania versus pieniądze jakby jest nieporównywalna po prostu do Londynu. Londyn ma absurdalne stawki czynszu, tak? Więc ciągle makrany, w których w jednym płynie zimna, w drugim. Mieszkania są warunki, w jakich mieszka mnóstwo ludzi w Londynie, są po prostu tragiczne, nie? Nawet względem tego, co jest, wiesz, w Polsce dla, powiedzmy, klasy średniej dostępne. Więc koszty życia. Ale druga rzecz, którą jakby sobie zdałem sprawę, to jest to, że wyjeżdżając do Londynu, znowu miałem taką fantazję. Wielkie miasto, wielki biznes, wielkie życie kulturalne. Jakby ja teraz będę w środku tego i będę z tym, wiesz, chłonął, tak? A co się okazało? Okazało się, że wielki biznes tak, ale nie wpadnę przecież przypadkowo na tych ludzi, wiesz, na ulicy z kubkiem. No, może na jakieś tam jednego czy dwóch wpadłem, ale jakby resztę i tak się muszę z nimi umówić. Tak. Parę tygodni w przód przeważnie, bo są zajęci i tak dalej, więc właściwie mogę to zrobić z domu, z Wrocławia i przylecieć, nie?
koszt nawet tego latania, które uprawiałem potem przez 6 lat w sumie Ryanairem, to już pomijając, że firma za to płaciła, to i tak był mniejszy niż wynajmowanie mieszkania w Londynie ze wszystkimi tam przeległościami. Był mniejszy, był mniejszy niż Oyster Card prawdopodobnie, nie? Więc to się dało załatwić bez mieszkania tam. Druga rzecz, która się okazała, że jest absolutną fantazją moją na temat Londynu, jest to, że ja byłem mocno wkręcony w muzykę. Wiesz, taką, miałem takie wyobrażenie, taką fantazję na temat sceny muzycznej londyńskiej. To jest taki moloch, ja nie wiedziałem, wiesz, nie wiedziałem, jak ogarnąć, w którym klubie się dzieją jakieś, wiesz, fajne rzeczy. Problemy trzeciego świata, tak. Nie wiedziałem, do którego klubu pójść. Nie, w sensie nie wiedziałem, wiesz, jakby, gdzie, jak będą mierzyć, w których klubach rzeczywiście będą fajne koncerty, żebym się o tym dowiedział, zanim one są, a nie post factum. Jakby nie będąc, też jakby nie będąc częścią tego ekosystemu środowiska, tak. Jakby byłem z zewnątrz. A dwa, że jak były na przykład naprawdę fajne koncerty, takie, które znałem, to pomimo tego, że miałem, zapomniałem teraz, jak się ta aplikacja nazywa, bo taka aplikacja, która cię informowała o koncertach, musisz zapisać, followować artystów, tak? I on cię informował, że jest nowy koncert w twojej okolicy. Mi się nigdy nie udało na niej kupić bilety. Oni wyprzedawali je w 3 minuty. I to na koncerty, które były za, wiesz, 8-9 miesięcy. No znowuż, jak ja mam tak czatować, wiesz, no minuty na ogłoszenie koncertu. Czyli pozorna dostępność, tak? Tak, ja mogę to kupić we Wrocławiu, zabukować Ryanaira za śmieszne pieniądze, polecieć na ten koncert, pójść i wrócić i jest on dla mnie dokładnie tak samo dostępny z Wrocławia jak z Londynu. Ale patrz, to wszystko to jest takie trochę pozorne, w sensie ta pozorna globalność, pozorna mobilność. Jak sobie pomyślę o Digital Nomads, coraz więcej znajomych postanawia nie wyjechać tak jak ja na zieloną trawkę pod Wawę czy do mojego rodzinnej miejscowości, tylko właśnie zmienić kraj, nie? I na kilka miesięcy popracować sobie gdzieś. Anyway, ale dla kogo to jest dostępne? W sensie to też jest opcja, że nie każdy jakby z tego skorzysta, nie? Ktoś... I co więcej, to wcale nie jest takie fajne. Mieszkałem w paru krajach. W sumie 5, niespełna 6 lat jakby spędziłem za granicą w 3 krajach mieszkając, no, zmieniając miejsce. Za to też płacisz cenę, nie? To ceną są właśnie relacje. Jak wyjechałem z Wrocławia, wróciłem po paru latach, to ja miałem znajomych, ale jakby wszystkie te relacje musiałem trochę zaczynać od nowa. Ja już byłem innym człowiekiem. Bo mnie zmieniło to przeżycie, ale byłem też innym człowiekiem. Po prostu było 6 lat, wiesz, przerwy. No popatrz, bo wy nie doświadczacie wspólnie już, tylko co najwyżej opowiadacie sobie i zdajecie tak, relacje dokładnie. Przez telefon, Zooma, cokolwiek. To już jest takie albo nieuczestniczenie. Albo nawet nie zdajecie, nie? Bo już jesteś bo już tak wciągnięty w to lokalne życie, że ten, ale jakby poczujesz się wykorzeniony, nie? Po jakimś takim, to jakby, i czujesz, że nigdzie nie należysz, właściwie nie wiesz, na co masz odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest mój dom. A to wbrew pozorom jest ważne pytanie, na które jakby dobrze móc sobie odpowiedzieć, nie? Dobrze czuć, że jest jakieś miejsce na ziemi, które nazywasz domem i trochę wstakując, które ciebie też tak nazwie, nie? W sensie, że cię też przytuli. Wrocław cię przytula teraz? Wrocław mnie przytula. Zawsze mnie przytula. No jakby zawsze wyjeżdżałem, zawsze wracałem i my pomimo jakby gdzieś tam planów wyprowadzki w góry, to ciągle w zasięgu Wrocławia. Okej. A powiedz, no bo rozmawialiśmy o pracodawcy, pracowniku. Dużo się mówi o tym, że zmienił się troszeczkę ten układ sił i zastanawiam się, czy przez COVID ponownie się nie zmienia, no bo przez kilka lat mówiło się o tym, że jest rynek pracownika. Nie przekładamy właśnie wajchy z powrotem? Nie? Teraz jest przynajmniej w tej branży, powiedzmy, w której ja funkcjonuję, IT, technologie, to jest turbo rynek pracownika. To jest tak, że nagle konkurujesz ze startupami z Silicon Valley, jak masz to zrobić. To myślę, że na przykład w branży, w której dosyć wiele lat spędziłem, czyli outsourcingu usług IT, no to tak jakby ja wyczuwam takie lekkie przerażenie, wiesz, gdzie jak zatrudnić ludzi i nie zbankrutować, wiesz, jakby jak skalkulować, wiesz, usługę, żeby ona dalej była opłacalna dla tych klientów z Silicon Valley, skoro oni nagle stwierdzili, że właściwie sami sobie mogą poszukać, a pracownicy stwierdzili, że mogą tam dla nich pracować. To też jest właśnie taki element, wiesz, makroekonomicznej rewolucji. Mocno. Nie?
pewnie, wiesz, jakby są tam też wartości dodane w tym, że masz firmę, partnera, którego możesz sprawdzić, x różnych rzeczy, jakby to nie jest tak, że ten rynek zniknie z dnia na dzień. Ale był taki moment, że wydawało się, że będzie znowu rynek pracodawcy, a potem nie, teraz to dopiero jest, nie? Wynotowałam sobie z takiej najnowszej książki Scotta Galwaya, nie wiem, czy czytałeś, Post-corona, From Crisis to Opportunity. On twierdzi tam, tak long story short, że to jest taki idealny czas na reset, w sensie, żeby właśnie, że korona, trochę chyba to jest zbieżne z tym, co powiedziałeś, że to jest taka kolejna rewolucja. Rewolucja to ma do siebie, nie? Że resetuje, nie? Że wszystko zaczyna się od nowa. Myślisz, że to jest dobry czas? Zgodzisz się z nim, czy niekoniecznie? Znaczy, wrócę do tego, co powiedziałem a propos mojego entuzjazmu, że wiesz, no, to jest duża cena, tak, którą za to płacimy. To jest, czy druga wojna światowa była dobrym czasem na reset, nie? Mieliśmy potem kilkadziesiąt lat prosperity, tak. Jasne. Cały czas myślę, że trzeba to mieć z tyłu głowy, wiesz, jakby ilu ludzi, jak bardzo za to zapłaciło. Ale równocześnie tak, no, jakby dużo rzeczy się zmieni, jakby przyspieszyło to pewne trendy, które są w jakimś sensie dobre. Pewnie przyspieszyło też parę trendów, które dobre nie są. Matka Ziemia nam trochę odetchnęła z ulgą. W kontekście, nie wiem, chociażby podróży lotniczych, tak, czy tego typu rzeczy. Przypomniałeś mi case Patagonii i tego, tego, jak oni podchodzą do biznesu, do wzrostów, do takiego, no, w kontrze, jak stoją w kontrze do takiego klasycznego podejścia do biznesu. Czy ten czas też jakby nas trochę pod tym kątem zmieni, czy niekoniecznie, czy to jest tak zbyt jakby, no, radykalne, nie, dla niektórych podejście? Nie sądzę. Natomiast może spowodować dwie rzeczy. Po pierwsze, trochę nas nauczy pokory. W sensie przypomina nam o tym, że te czarne, chociaż znowu to nie był czarny do końca łabędź, ale że te czarne łabędzie istnieją. Ja w ogóle kiedy sobie pomyślałem, że to jest, wiesz, taki dry run, taki test, bo ta pandemia przy całej jej straszności mogła być dużo straszniejsza. Mhm. Mogliśmy sobie nie poradzić ze szczepionką w rok. Mogła być śmiertelność na poziomie takich najgorszych chorób, które gdzieś tam udało nam się powstrzymać. Że to, że myśmy po prostu się pozamykali w domach i jakoś przebrnęliśmy przez ten czas, to mogła być naprawdę sytuacja, gdzie nie mówilibyśmy o tym, że służba zdrowia jest przeciążona, tylko mogły być worki na ulicach, po prostu, nie? I myślę, że to jest taki sygnał ostrzegawczy i w tym sensie odpowiedzialność się zwiększy, bo się strach zwiększy. Czyli nauczymy się myśleć o tym, że jest zagrożenie, że myśmy żyli przez ostatnie 3 dekady w poczuciu, że nie ma zagrożenia. No, ja myślę, że też priorytety się nam zmienią w wielu głowach. W sensie, że mindsetowo też nam to przewartościowuje wiele tematów. Widzę to po nawet swoich rodzicach, wiesz, po swoich bliskich, nie? Dotkniętych też gdzieś tam COVID-em, walczącym z tym, żeby wyjść, nie? Ile ci trzeba cenić, ten tylko się dowie. No, takie niby, wiesz, niby takie powiedzonka, które gdzieś tam z nami długo są w naszej gdzieś tam tradycji, literaturze, ale one, no, skądś się biorą i mają ten swój ciężar dzisiaj, nie? Na pewno tak. Natomiast nie wiem, czy jesteśmy to w stanie powiązać z takimi tematami właśnie klimatycznymi, impaktowymi. One i tak się zaczęły. W sensie... Świadomość rośnie. Świadomość rośnie, chociaż też pamiętam, że... Ile to było? 2 lata temu? 3? Byłem na NOAA w Berlinie i był panel jakichś dziennikarzy i takich liderów opinii właśnie. I oni mówili o wyzwaniach i problemach i przyszłości, wiesz... I tak rozmawiali o tym wszystkim i nikt się nie zająknął o kryzysie klimatycznym. I ja tak z takim już niedowierzaniem pod koniec mówię, podniosłem rękę w publiczności zadać pytanie, a kryzys klimatyczny, czy jakby jak chcecie na to odpowiedzieć? I odpowiedź była jakaś taka w stylu, jeden z dziennikarzy powiedział, że no jak to się zacznie opłacać firmom, to się tym zajmą. Drugi powiedział, że
Że to też jest, że o tym nie mówimy, to jest odpowiedzialność mainstreamowych mediów, bo one za dużo nie mówią, on był z jakiegoś mniejszego. A trzeci już nie pamiętam dokładnie, powiedział coś w stylu, że to jest przereklamowane. I to było tak, że wiesz, no kurde, w gronie świadomych osób, tak, kształtujących, jakby nie patrzeć na całe to środowisko startupowo-technologiczne, opinie kształtujące publiczną. Przyszłość, nie? Nawet nie opinię, przyszłość, no tworzymy tak, technologię, która tak. Temat na zasadzie nie istnieje. Myślę, że to się trochę zmieniło. Na pewno takie działania właśnie jak Extinction Rebellion trochę tutaj pomogły. Myślę, że pandemia w pewnym sensie odwróciła uwagę, bo to zaczynało łapać trakcję. Tak. I trochę ją straciło, ale no, to nas dopadnie, wiesz, innymi kryzysami, suszą, jakimiś trąbami powietrznymi. Gdańsk, no, jak zacznie zalewać, to wiesz. Tak, już się dzieje, w sensie jak się obrócimy z ręką w nocniku, to wtedy potrafimy jakby myśleć. Ale zwróć uwagę, jakby to jest, oczywiście, nie wiem, ale prawdopodobnie jest to czysta koincydencja, że jak przestaliśmy tyle latać i jeździć, zostaliśmy w domach, to nagle zima była normalna, nie? No właśnie, zrobiłam spotkanie, słuchaj, TEDx Warsaw o klimacie i sobie pomyślałam, tak super będzie go nazwać, w sensie mamo, opowiedz mi o śniegu, wiesz, w sensie, że już nie ma, nie? Że już tak po prostu to wszystko się zmieniło, że nie ma i nagle walnęło śniegiem. Więc ja... I były 3 miesiące, nie? Tak, dokładnie. Wiesz. Tak, pamiętam ten mindfuck, jak miałam w głowie. To wiesz, jedna z większych podjarek tego, że mamy dom w górach, jest taka, że on jest nad granicą śniegu. Tam wolniej śnieg topnieje i po prostu my tam jeździmy jakby nacieszyć się tym, że jest śnieg. Nie? Co zrobisz, jak to wszystko już wróci do jakiegoś tam poziomu. Ja nie będę mówić, nie będę używać tego słowa do normalności, nie? No, Co zrobię? No, masz jakieś takie myślenie, że jak to wszystko po prostu się skończy, zaszczepimy się, nie wiem, będzie ta odporność stadna, to co zrobisz? Masz takie myślenie, czy nie? Czy w ogóle... Tak, wiesz co, myślę, że będę miał ochotę na jakieś spotkanie towarzyskie, takie w większym gronie. Czyli wódeczka znowu. Nie jestem fanem wódeczki, jak już to whisky. Okay. To tak, to za tym trochę tęsknię. Na pewno restauracja. Ale poza tym jakby ja się trochę czuję jakoś tak jak mówię, no jakby część tych rzeczy przeżyłem i jakby moje życie się tak drastycznie nie zmieniło. Tak ja myślę, że to będzie wielki eksperyment dla tych, którzy w trakcie w ogóle tego ostatniego roku, już idzie drugi, zatrudnili się gdzieś i nie widzieli na oczy współpracowników. Never ever, wiesz. W sensie nie to, co powiedziałeś, że raz gdzieś tam się spotkałeś, zobaczyłeś i to jest jakaś taka tęsknota do tego czasu, do tych ludzi. Są tacy, którzy zostali zonboardowani całkowicie online i nigdy nie widzieli współpracowników. No mamy takich w firmie. I to będzie w ogóle czad, jak oni nagle po prostu pójdą, wiesz, nie powiem balet, ale wiesz, spotkają się i ciekawa jestem, na jaki poziom to nas wzniesie. W sensie, czy to będzie jeszcze efektywniejsze właśnie przez te rzeczy, o których mówiliśmy na samym początku, nie? Że o ironio staliśmy się trochę bardziej ludzcy, nie? Otaczamy się technologiami, wykorzystujemy nowe technologie, one usprawniają tę naszą pracę, jesteśmy online, jesteśmy zdalnie, ale no, jesteśmy coraz bardziej tacy do siebie empatyczni i ludzcy. I ciekawa jestem, jak to wpłynie na ten moment, kiedy znowu zderzymy się face to face. Nie wiem, ale jestem ciekaw. Zobaczymy. Dzięki za tę rozmowę. Dziękuję pięknie.